Sensacja w sprawie spadku po mężu Woźniak Starak. Radykalna decyzja teściowej Agnieszki. Agnieszka Woźniak Starak ponad 4 lata temu straciła ukochanego męża. Gwiazda TVN długo wracała do życia publicznego, spędzając czas żałoby w willi w Konstancinie, w której zamieszkała tuż po ślubie z Piotrem. W tym roku para obchodziłaby 8. rocznicę ślubu. Niespodziewanie jeden z portali dotarł do zaskakujących informacji w sprawie spadku po milionerze. Teściowa prezenterki podjęła w zeszłym roku zaskakującą decyzję. Agnieszka Woźniak-Starak i Piotr Woźniak-Starak nie nacieszyli się zbyt długo życiem małżeńskim. Po ślubie w Wenecji mieli wielkie plany, ale te runęły, gdy doszło do tragedii na jeziorze. Choć para osiadła w willi Piotra w Konstancinie, mieli także swoje światy na Mazurach oraz Nowym Jorku. To tam niedługo przed śmiercią milionera mieli nabyć apartament przy samym Central Parku. Plotkowano, że to prezent dla Agnieszki od męża, ale spekulowano, że to tak naprawdę to podarunek ślubny od Anny Woźniak-Starak. Zakochano czuli się tam świetnie, a po śmierci Piotra niektórzy przypuszczali, że wdowa właśnie tam poszuka spokoju i ukojenia. Okazuje się jednak, że choć temat spadku po Piotrze już rozgrzewał media plotkarskie, to jednak nie wiedzieliśmy wszystkiego. Jak donosi shownews.pl, prawda wielu może zaskoczyć. Teściowa Agnieszki podjęła bowiem pod koniec zeszłego roku radykalną decyzję. Przy okazji wyszło, że nowojorskie mieszkanie nigdy nie należało do Piotra i jego żony, było im ono jedynie użyczane. Teściowa Woźniak-Starak podjęła radykalną decyzję. Teraz jednak nie ma już do czego wracać. Anna Woźniak-Starak postanowiła pozbyć się bolesnych wspomnień. Nie wiadomo, czy pytała Agnieszkę o zdanie w tej sprawie. Do tego miliarderce mocno się z tym spieszyło, bo nowojorska nieruchomość sprzedana została sporo poniżej rynkowej wartości. Miłosne gniazdko Agnieszki i Piotra zostało sprzedane w 2023 roku jednej z firm deweloperskich. Anna Woźniak-Starak najwyraźniej chciała pozbyć się miejsca, które przywoływało tyle bolesnych wspomnień. Nie była w stanie tam mieszkać podczas swoich wizyt w USA. Co ciekawe, apartament wart ponad 3,5 miliona dolarów w 2023 roku sprzedano za zaledwie nieco ponad 2 miliony, czyli około 10 milionów złotych, donosi Show News.